Witam serdecznie W pierwszej kolejności chciałbym Wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych Bo jeśli tego nie zrobię To polny zapierdalać się na mnie obrazi <laughs> Więc życzę Wam pogodnych świąt Właśnie wielkanocnych Jestem teraz na pasiece w sadzie Jest drugi dzień jak jest ładna pogoda Dość ciepła. Nie ma zimnego wiatru. Więc jak widać, że te pszczoły coś tutaj fruwają. Jedno co widzę, kurczę, w tym ulu. W tym. Jest słabo. Nie? Jest słabo. Pozostałej. A one nie były takie najgorsze jeszcze ostatnio. Coś się z nimi teraz stało. Na, na tym ostatnim okresie. Takim kurczę niedobrym w sumie dla pszczoły, bym powiedział. Trochę te ule mi się tutaj poprzestawiały I w ogóle Ale to dobra Tu na sadzie patyków Będzie Popodkładamy coś Za niedługo Żeby po prostu te ramki One budowały mi prosto No i tyle Co dalej? Mogę stwierdzić po wylotkach? O, lecą żurawie Patrzcie Na pewno jest bójka o samice Patrz, jest, jest, jest Te Dwa te dwa to na pewno to są samce i rywalizują o to, co leci w tyłu. Tak mi się wydaje. Patrzcie, lecą, lecą, ale nie, lecą. A pióra powyrywały ze skrzydeł. Taka bitwa. Przed chwilą była walka na polu. Widziałem. <todgłosy> Więc no, dzieje się miłość wiosenna w przyrodzie. Nie ma co ukrywać, tak? W tym uliku naprawdę kicha. Ja widzę, że tu naprawdę bardzo pojedyncze pszczoły coś latają. No Nie wiadomo, może narobiły dużo czerwiu w środku i tak kurde grzeją. Ale raczej wątpię. Tam nie będzie rewelacji. Ja to ja już widzę po wylotkach. Wystarczy sobie usiąść dosłownie na 5-10 minut i już wszystko jest mniej więcej wiadome, co jest w ulach grane. Nie? No Fakt faktem widzę, że tu jest słabo pyłkowo tu jest słabo. Nie? No ale to takie, taki urok tej pasieki. Te miały strasznie duży osyp. No dobra, no zobaczymy, nie? Widzę, że te były, są przyrzucone pszczoły, one były strasznie agresorki w zeszłym roku, ale widzę, wysły, wyszły dobrze, wyszły dobrze. Widzę w tym uliku też trochę słabiej, nie? Praktycznie ich nie widać na wlotku, nie? Pojedyncza pszczoła coś wpada, to to tak wiecie. No na tym sadzie niestety, kurde, to ja nie wiem jak te pszczoły tu trzymać, żeby to było lepiej. Nie będzie lepiej, nie? Zawsze tu będzie kurde jakiś dylemat związany z tym, że one mają tutaj bardzo trudne warunki zimowli, tak? Bo tak, to w zeszłym sezonie nie były najgorsze. Nawet dobre tu wyszły. Wchodząc do zimowli. Ta pasieka to mi wyszła, no niestety najsłabiej, no ale no co mam zrobić, kurde? No taka pasiaka, nie. Tak jest, usytuowana jest. I, I to więcej nie zrobisz. O, widać, że wyszły te kwiatki, które są jako O, pierwsze dla pszczół. Ja już zapomniałem, jak to się nazywa. Ale mało ważne. Nie? To, to są pierwsze kwiatki, co tak dla pszczół wychodzą, jeśli chodzi na sadzie. Ale to one nie są pyłkodajne. One są, że nektarek dają, nie? O, więc to takie kwiatki. Możemy się przejść po sadzie. Tu na przykład są młode drzewka. Nie? I teraz ktoś tak kurczę chce mużdżyć, to są śliwki jakieś. Jak zrobić drzewko od podstaw, żeby było dobre? No to teraz tak. W zeszłym roku one były wsadzone. Tak? I już widać. Tu była końcówka obcięta. Tu była tu była. Tak, żeby zostawić dwa pączki obcięte. Tak? Czubek obcięty. Się stworzyły dwa główne. Już widać, że ona się rozrasta ładnie. Tak? Dostała pędów. Tak? Bocznych i w ogóle. To jest bardzo ważne. Nie? I teraz na pewno w tym roku one raczej nie będą cięte. Dopiero w przyszłym roku. Tak? Dopiero w przyszłym roku będą cięte. I widać, że te drzewka od razu są fajnie, tak? Porozgałęziane, mają dużo gałęzi bocznych. Tak, na przykład ta się pojawiła, ta się pojawiła, tak? I one będą miały na sobie owoce już, prawdopodobnie. No w tym roku już coś się pojawi na stówę. Może nie na wszystkich drzewkach, ale na części tych silniejszych drzewek na pewno coś się pojawi, nie? Tu teraz jest jakaś śliwka. Ale jakaś inna, ale widzę, że ona im gorzej rośnie. No niestety, nie? Zależnie od odmiany, nie? Co sobie tam posadzimy? Cholera. Widać, że ta zupełnie jest co innego. O ile w ogóle to jest śliwka, to chyba nawet nie jest śliwka. To jest jakaś morela, brzoskwinia nektarynka, coś takiego. Dlatego gorzej, nie? Dlatego od razu gorzej. Tak, bo to są trudniejsze drzewa. Teraz tu będzie coś posadzone. Być może, kurczę, bym tutaj coś posiał, nie? Dla tych pszczół. Póki nie ma grządek porządnie zrobionych. Nie? Może gorczyca czy coś później. Coś posiejemy. Teraz wpadamy do sadu, który już został, widzę, przecięty. Tak. I teraz jesteśmy w śliwkach. To ja nie pamiętam, jaka to jest odmiana. Ale jakaś fajna, nie? No to widzicie, nie? Od dołu coś przycięte, tu coś czubek przycięty. Tak, żeby po prostu ona mogła się rozrastać na boki i miała właśnie, żeby było światło dla tych owoców, tak? Już widać za chwilę będzie opcja białego pąka. Tak? Czyli to już cholera będzie jakieś pryskanie, nie? No, o ile będzie, ale raczej będzie. Na tego robaka to zawsze jest jakieś pryskanie. A tak widzę rodzice odpuszczają, powoli widać, zobaczycie, patrzcie, mleczniki już niektóre ruszają. Na szczęście po środku tych rządków nie jest nigdy nie spryskane, więc jakoś to w sadzie jest. No to tak, patrzcie, no, jesteśmy na pasiece w sadzie i w sadzie to zawsze jest inaczej, niż mamy to wszystko w jakimś naturalnym miejscu, tak. Teraz to grubsze będzie odcięte. I będzie jako opałówka do kominka A to chude wszystko Będzie taką maszyną Co kosi trawę, kosi wszystko, na kosi dosłownie cholera Wszystko, nie? To tak jak w tym roku, to powiem szczerze, że jak ten mniszek już zaczyna kwitnąć tutaj i on wywali To z mniszka nie będzie miodu w miodzie Nie? Tadzia bida Nie? Pasieka w sadzie to jak się uruchomi, to ona się uruchomi dopiero, tak naprawdę. Tak podejrzewam, na ten czas akacjowo-spadziowy, coś takiego jest u mnie taki okres, tak jakby porzepakowy. Mimo tego, że od rzepaku tutaj będzie wszędzie żółto, po prostu za chwilę, już widzę, że kwiatostany zaczynają wypuszczać, tak, z rozet. No ale to nie będzie rewelacji, nie? Jak nie będzie tego późniejszego miodu, to tego wcześniejszego miodu nie będzie. Nie? Pszczoły się tak fajnie nie zrobią. Patrzcie na przykład, o tu są śliwki jakieś. Też fajnie pocieli, nie? Kurde. Patrzcie, widzicie ze środka hamsko coś wyrżnięte. Tak? Tu coś tam czubek przeszkadzał. Tu coś ten, tu coś naciągnik przeszkadzało, nie? No i tak po prostu przerzedzone, tak? Teraz najbardziej mi się podobają te ich wiśnie. Ała, czapka mi spadła. Słuchajcie, najbardziej mi się podobają te ich wiśnie. Już idę Wam opowiadać. Mianowicie, jeśli chodzi o wiśnie. Dwa lata temu przecieli je masakrycznie. Tak? Bo nie zależało na owocach. Było potrzebne tylko trochę owoców, żeby porobić soki, napystkowanie dla ludzi i koniec. Tak? Więc w zeszłym roku o! Śmiel ruszył, a raczej trzmielica. Podejrzewam trzmielica. Bo jako pierwsza w gnieździe jest na samica, tak? A dopiero później coś się dzieje. Spróbujemy ją złapać. A! Nie udało nam się. Teraz co teraz z tymi wiśniami? Tak? Dwa lata temu zostały bardzo mocno przecięte. Można powiedzieć masakrycznie. Wszystkie stare gałęzie zostały odrzucone. W tym roku, to znaczy jakby w zeszłym roku, bardzo dużo się zrobiło, jak widać, młodych odrostów. Nie? Wszystko młode, piękne odrosty. Są to, widać, po kolorze kory. Tak? Jakie one piękne są. Jak widać od razu te pączki są tak mocne. Nie? Konkretne są te pączki. I teraz w zeszłym roku wyrosło bardzo dużo tych właśnie młodych pędów, tak i znowuż w tym roku te stare wszystkie zostały odrzucone a nawet część, część też młodych, tak, bo po prostu było tego za dużo na drzewku więc one są pięknie odmłodzone i jeśli w razie czego przymrozek nie walnie, czy coś takiego to to naprawdę wisienki będą Piękne, piękne będą, nie? To drzewko jest na przykład cudowne, to jest dobre do ogrodu, nie? <laughs> bardzo ładne, bardzo ładny ma pokrój. Ale to widzicie, nie? W sadzie to wszystko nie polega na tym, żeby było piękne. Ma działać, nie? To drzewko jest paskudne. <laughs> no idziemy dalej, nie? I też są dobre opcje, a też trzeba, jak już tam jest. Krytykę, nie? Ja to jestem taki trochę ogrodniczy. To nawet nie najgorzej wygląda, jeśli chodzi o pokrój taki do ogródka. No ale słuchajcie, no jeśli chodzi o takie drzewka, żeby je utrzymywać systematycznie jakoś, to właśnie nie chodzi o piękność, tak? Tylko chodzi o to, żeby one dawały z siebie czadu. Tu uważam jest ładne. To jest drzewko ładne do ogródka. Nie? Ma ładny taki krzywostan swój. No słuchajcie, no to tak jak w sadzie, nie? Idziemy po tym sadzie. Za niedługo to ten sad wcale nie będzie taki piękny, jak się wygląda, bo po prostu będzie się tu dział czad chemiczny. <laughs> nie? Więc nic specjalnego. <laughs> nic specjalnego. Ale jak widzicie, słuchajcie, no mniszki już coś startują, ale pszczół na ich nie widać. Wydaje mi się, że te pszczoły w głównej mierze to przynoszą na razie wodę. Ale dlatego idziemy przez ten sad, idziemy, bo idziemy na moje nowe poidło. Tak, zrobiłem w tym roku trochę nowsze poidło, to czy nowsze. Po prostu zrobiłem inaczej, bo jak miałem zrobione na desce właśnie to było fajnie, ale nie zawsze ta woda coś kapała i w ogóle i tak dalej, więc zdecydowałem się, że zlikwidujemy deskę, zrobimy trochę inaczej poidło. Bo tutaj muszę mieć poidło, nie? Żeby te... I widzicie, nie mam poidła Na samej pasiece Tylko tam widać pasiekę przez drzewka I to będzie jakieś Cholera 100 coś metrów Nie? Tu teraz idziemy przez sad Śliwkowy, który jest najstarszy W tym całym sadzie On niestety ma być wywalony Za jakiś rok I ma być tu posadzone coś innego Dlatego już w tym roku w ogóle nie, nie było patrzone na to, żeby było ładnie coś pocięte. Tam jeszcze coś powalczyłem, nie? Jak z nimi chciałem. A i na przykład patrzcie. Tu zostało wyrżnięte. Tak. I teraz one mają tutaj takie pędy. Nie? Młode. Ja jakbym z nimi chciał, to już bym to ładnie poredukował. Nie? Oni się już nie pierniczyli, bo wiedzą, że za rok drzewa wylecą. Ale teraz na przykład... Po tym sezonie owocowania, by mógł te drzewo obciąć tu, tu, tu normalnie, tak? I z tych pędów by się nam stworzyło całkowicie nowe drzewo, i można oczywiście je poredukować, i jeszcze u góry przyciąć, właśnie, żeby się rozgałęziły na boki. Tak? Jak widzicie, tutaj, to ja jeszcze chciałem z nimi. Już działałem w ten mój motyw, nie? Że tu wilczka zostawiłem Tu go obciąłem Tu go zostawiłem, żeby w razie czego Kiedyś to obetną, to będą Mieli nową gałąź A tego już na przykład obciąłem tu u góry Żeby się już rozgałęział, tak? Więc póki z nimi ciałem To jeszcze dbałem o te młode pędy Nie? A tak, to już Pojechali ostro <grytanie> Tu na przykład fajne drzewo Teraz jakby nie zależało Totalnie na owocach to poza tym. Po, ponad tym już by mógł to obciąć w cholerę. To by mógł to obciąć. Nie? Albo tu, Tam jeszcze by zostawił, tu by obciął. A z tego by się zrobiło coś nowego. Nie? Widać, że ten wilk od razu się rozgałęzia. teraz jakby mu czubek obciął, to to by się ładnie rozrosło na boki i to by tworzyło nam nowe drzewo. Nie? Już nie za każdym drzewem mi się udało właśnie kurde, z tymi wilkami zawalczyć. No ale tu. Co z nimi ciałem nie? To kurde starałem się coś z siebie wydać. <noise> no ale jak już później mi powiedzieli, że, że drzewo i, drzewa i tak będą wyrywane, to właśnie rypać te wilki na ten rok, nie? Może tych owoców wcale nie chcą, żeby było tak ogromnie, bo, bo, bo to i tak yy, na powidła to starczy, nie? Teraz w tym roku skonstruowałem takie poidło. Tak sądzę, że tych gałązek bym mógł jeszcze dorzucić, żeby te pszczoły mogły sobie siadać na tych patykach, właśnie. I co jakiś czas, po prostu, jak tu będę, tak, przy pszczołach i wiadomo, to się doleję tej wody, czy ją włączę, że będzie sobie kropelkować z tego węża. W tym momencie będzie zawsze woda, ten mech w koło będzie sobie nasiąkał, więc one będą z tego sobie świetnie zbierały wodę, nie? Więc to jest takie poidło na ten sezon. Bo, jak miałem właśnie to, to czasami wąs się zagiął, coś nie działało, czy po prostu zakamieniowało się to, że ja delikatnie włączyłem. Y, słuchajcie, ten zaworek, nie? Włączyłem to znaczy się i, i wtedy nie ciekło znowu im, zrobiło się sucho, one latały na podwórko, zbierały coś normalnie, do garków latały i tak dalej, więc było źle. Mm. A w tym przypadku ta woda będzie tutaj zawsze. Jak one się już nauczą, to się nauczą. Ale ja na chwilę obecną widzę, że chyba latają bardziej na jakieś kałuże czy coś. Nie? Jak kałuże wyschną i tak dalej, to. to. ten. To, to. to wtedy będą latać bardziej może na to. Nie? Znajdą to w końcu. I to, to jest dobre, bo wtedy nie latają na podwórko. Nie? Tak zawsze latały tu na podwórko i robiły bagno, nie? Jak myją jakieś gary, czy jest jakaś deszczówka, czy coś w pojemnikach, to, to zaraz te pszczoły się topią, tak? I robi się burdeloza. Teraz Wam pokażę, słuchajcie, mam próchno jeszcze trochę. W razie czego by było potrzebne, ja oczywiście mogę zdobyć dla Was kolejne próchno. Jeśli ktoś chce próchno, yy, paczka Maxi Czyli taka no, największa, jaka tylko może być DPD, tak? To jest 50 zł na konto plus przesyłka. W tej chwili chyba wychodzi 25 czy 27 zł, więc razem łącznie 80 zł i ja pakuję paczkę maxi i wyjeżdża próchno. To próchno tutaj nie jest już może jakoś super ekstra, o, no ale z tego klocka jest nawet fajne, nie? Tu by jeszcze wydłubał. Nie, więc jak ktoś będzie chciał próchno To ja nawet specjalnie ruszę I, i, i po prostu pozbieram jeszcze trochę próchna Bo jest Więc jak ktoś będzie chciał To 80 zł mi na konto Ja wysyłam numer konta Ktoś mi to wysyła I ja zaraz zamawiam paczkę, nie Duperele i tak dalej Pakuję to, nie Upycham ile wlezie I jedzie, tak Więc taka historia Tu mamy drzewko, kurde Nie, i widzicie Tu już zostało ucięte coś ale to raczej suche było. No ale jest ładnie rozgęzione. A wam pokażę tu chyba są kurde, że Skwinie. Albo to są Brzeskwinie, albo to są nektarynki. Ja to nigdy nie potrafię rozróżnić. Tu słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie, ta buda była kiedyś na posiece. To jest gruszka, która może mieć... Ja mam 32 i one była te... Ona może mieć 50 lat. To jest najstarsze drzewo, jakie jest tutaj na tym polu. I to jest oryginalna klapsa, fajna gruszka. Zawsze ma owoce. Zobaczcie, ile nowych odrostów, i w ogóle jest zawsze trochę przycięta od, od szczytów. No, piękna jest. Nie? I, I gruszki są naprawdę dobre. I to, jakby ktoś chciał na przykład zrazy, to patrzcie, ile zrazów jest, nie? żeby ją szczepić. To To jest oryginalna gruszka, którą na pewno sadził mój dziadek. Nie, to jest jedyne drzewo po dziadku, które tu jest. A tutaj chyba są brzoskwinie albo nektarynki. Ale w tej chwili nie jestem pewien. Wydaje mi się, że tam były nektarynki, a tu są właśnie brzoskwinie. Nie? To brzoskwinia, jak widzicie, zupełnie inne drzewo. Coś tu widzę, było z nich pocięte. Jak widać, od razu są bardziej chorobliwe. Tak? Coś jest przytarte, coś tęto. one zaraz łatwiej łapią jakieś newralgiczne swoje punkty mają, nie? Delikatniejsze one są na nasze warunki, łatwiej przemarzają duperele i tak dalej, tak? No i mają tą kędzierzawość tych liści, tak? Więc widać, została też jakoś tu przecięta coś, coś zostało tu z nią zrobione. No ale tak widzę nie za mocno, nie za mocno, nie? Może w przyszłym roku mocniej z nimi pojadam. A tam chyba widzę dalej, jest chyba coś innego. Nie, bo rosną tak bardziej szczeliście, nie? Do góry rosną. Może być inna odmiana, bo może być nektarynka. Cholera wie, nie? Brzkwiniara raczej tak rośnie w ten sposób. Dobra, słuchajcie, nie będę was zanudzał opowieściami są takimi. Jeśli pogoda mi się utrzyma jutro, pojutrze, popojutrze i tak dalej, to ruszymy razem do pszczół. I będziemy robić te pierwsze jakieś tam pierdoły Typu podłożymy jakieś ramki Nie? Żeby miały wrażenie czego I zobaczymy jak one wyglądają te pszczoły I wręcz połączymy coś czy coś I tak dalej tak dalej To jeszcze na to jest Chwila czasu, ale to Żeby ta pogoda się utrzymała Bo to jest najważniejsze Życzę wam słuchajcie Miłego dnia, powodzenia jakby ktoś miał jakieś fajne pytania pszczelarskie, bo teraz wszystko się właśnie to rusza, co ma się dziać z tymi pszczołami. Gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie napisać. Ja z miłą chęcią to przemyślę i po prostu nagram jakiś filmik, czy to z domu, czy to z garażu, nie? Ważne, że na jakiś temat, tak? A tak? No to co? Czekamy. na, Ja muszę czekać na te pszczoły. Nie ma wyjścia. Widzę, że gdzieś na południu, czy i tak dalej, to już bardziej z tymi pszczołami tam atakują, tak? A, 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 a w przypadku który jest w tej chwili no to co? Nie? Tam chyba została patrz bluza i nożyce, zaraz możemy coś przeciąć <laughs> No, już się odechciało, nie? Roboty <laughs> Dobra, słuchajcie, życzę wam powodzenia No i tak dalej